roku jest mistrzem surfowania w internecie, ale jak sam mówi, surfowania na pożyczonej desce. Od roku Michał nie wydał ani grosza na dostęp do sieci, bo nie lubi płacić za rzeczy, które można mieć za darmo. Spartiatik! Dzięki swojej przedsiębiorczości zaoszczędził już około 500 zł. Na uczelni jako student korzysta z darmowego netu. Jest on jednak powolny i skąpe władze uniwerku go limitują. Co można zrobić z siecią o przepustowości 5 megabitów na sekundę? W dodatku co 20 minut łącze jest resetowane. Skandalnie internet. W takich warunkach nie da się surfować. Na szczęście w domu Michał ma internet bez ograniczeń i na dodatek od wielu dostawców równocześnie. Dzięki temu sieć jest praktycznie bezawaryjna. Michał odkrył, że w jego okolicy jest dostępnych 16 routerów Wi-Fi, które wysyłają sygnał internetowy. Większość należy do jego sąsiadów z bloku. Dostęp jest jednak ograniczony hasłem. Michał postanowił zdobyć choć część tych haseł. Do rozmowy z sąsiadami przygotował się bardzo dobrze. Dobrze, wszystko słychać. Dźwiękowiec w TTV istnieje. Smutne oczy i ból w głosie na pewno pomogą mu wysępić potrzebne informacje. Moment także był nieprzypadkowy. Przedświąteczna niedziela. Michał postanowił odwiedzić mieszkanie po mieszkaniu, sprawdzając, kto udostępnia internet. Ze smutkiem w oczach wybłagał hasło do internetu, bo jak mówił, chce wysłać świąteczne życzenia, a operator zablokował mu konto. Ja pierdzielę. Aby zbytnio nie obciążać sieci sąsiadom, każdego dnia korzysta z innego loginu. My, korzystając z czyjegoś internetu, udostępniamy nasz komputer dla czyjejś sieci, więc teoretycznie można również nasze dane podglądnąć. Więc pożyczanie od kogoś internetu to może być też niebezpieczne dla nas. Już lepiej tak wśród sąsiadów pożyczać sobie sól albo inne potrzebne przedmioty, ale jednak internet jest zbyt intymny, żeby się nim dzielić. Masz tu garść internetu. Michał miesięcznie oszczędza około 40 zł, a tutem jest także brak stałej umowy z operatorem. Nie musi się martwić, że kiedy jest na wakacjach, po domu niepotrzebnie hula internet, za który musi płacić. I tak, zamiast wydawać minimum 40 zł na miesiąc, Michał na internet nie wydaje ani grosza i ma znakomity przelot. Za te 40 zł w dzisiejszych czasach to on kupi dwie paczki chipsów i kole. To jest dzięki temu bogatszy o dwie paczki chipsów. No, pół koli, żeby nie było. Ja pierdzie. Dwa chleby? Łącz się za cztery dychy? Może da radę. Warszawy. Jeśli ktoś wie, jak zmniejszyć do minimum koszty związane z posiadaniem komórki, to właśnie on. To ukradł komuś pewnie. Patryk ustawił maksymalnie ciemny wyświetlacz oraz wyłączył wszystkie działające w tle aplikacje. Wyłączył Bluetooth, a nieźle widzowe, bo normalny człowiek non-stop ma Bluetootha włączonego. Temu jego bateria wytrzymuje cały dzień bez ładowania. A to oznacza, że Patryk nie musi zużywać prądu w domu, tylko codziennie ładuje telefon u siebie w pracy. Kiedy zbliża się wolny weekend, Patryk... Ile on na tym zaoszczędzi rocznie? Na ładowaniu telefonu rocznie ile zaoszczędzi? 5 zł? Co to w dupa jest? 2 zł? Serio, tu są tak odklejeni ludzie są, co wiesz, ludzie, to jest typ człowieka, który wiesz, świeci się dioda jakaś lampka mała na modemie, to mówi, że wyłącz to, bo na wakacje idziemy i wyjdzie 5 groszy drożej w tym roku, ty szczylu. Dioda się świeci. Wyłącz tę diodę. Cały piątek ładuje w firmie 2 powerbanki, które wykorzystuje do ładowania smartfona w dni wolne od pracy. Powerbanki. Jednorazowe ładowanie pustej baterii do pełnej w nowoczesnym telefonie to koszt około 10 groszy. Rocznie Patryk oszczędza więc 36 zł na samym ładowaniu. Nigdy też nie korzysta z komórkowego transferu danych. Darmowe Wi-Fi ma w pracy, w której spędza 8 godzin dziennie. Patryk co roku zmienia operatora sieci. Już dawno odkrył, że nowi klienci traktowani są o niebo lepiej niż ci, co przedłużają umowy.
Operacja przeniesienia numeru do nowej sieci nie jest teraz specjalnie uciążliwa i można ją przeprowadzić stosunkowo szybko. Patryk na samej zmianie operatora zaoszczędził w tym roku już 150 zł. Brawo, Patryku! Mistrzem oszczędnego używania swojego... Nie wiem, co do tej drugiej części, ale początek to jest popieprzony. I nie wierzę, że 36 zł aż kosztuje... Aż! Na rok czasu! Kosztuje ładowanie telefonu. To jest nierealne. To nawet chyba po podwyżkach cen te tyle nie kosztuje. No przecież chyba niemożliwe. Chyba, że takiego telefonu... Nie no, ale im dłużej trzyma telefon, tym rzadziej się go ładuje. On telefon i powerbanki policzyli? To może, no. Kino za friko. Kombinowanie jak obejrzeć film za darmo nie jest wcale rzadkim zjawiskiem wśród naszych rodaków kinomaniaków. W końcu każdy chce być na bieżąco z nowościami. Na zatokę trzeba wpłynąć. Kacper uważa, że nie warto płacić za kolega bilet, jeśli można tego nie robić. Oczywiście dla pieniędzy, i to niezłych, ale i z prawdziwej pasji prowadzi sklep z militariami. Interes się kręci, nie brakuje mu kasy, ale brakuje mu adrenaliny. Wszelkie poligony i paintbole słono kosztują. A drugą, jeśli nawet nie pierwszą pasją Kacpra jest oszczędzanie. Nie pozwoliłby sobie na żaden zbędny wydatek. Kacper postanowił dziś wedrzeć się do kina mimo czujnej obsługi. Czuje adrenalinę, kiedy próbuje wbrew zasadom dostać się do kina nie płacąc. Nigdy nie wie do końca, do kina nie płacąc, żeby czuć adrenalinę? Ja pierdzie, taki spieprzony musi mieć życie. Się uda. Spotykam się czasami z takimi ludźmi. Niektórzy bardzo kombinują, żeby tylko oszczędzić te 20-30 zł na bilecie. Nie pochwalamy tego i myślę, że warto te 20 zł przeznaczyć na kulturę. I to go kręci. No tak, na Avengersów mnie, i kultura napędzana. Giga czat. W sezonie jesienno-zimowym Kacper bierze rękawiczkę. Oszczędność równa się ukraść. No co, Polska? Jak się w Polsce oszczędza? No nie ma innej opcji. I idzie do kina. Wyciąga stary bilet sprzed kilku miesięcy, macha nim przed nosem obsłudze i przekonuje, że wychodząc przed chwilą z seansu zgubił na sali rękawiczkę. Przy okazji Kacper zapamiętuje imię pracownika z plakietki na uniformie. Za chwilę mu się to przyda. Dyskretnie wysyła do siostry SMS z imieniem pracownika kina. Kacper udaje się w kierunku górnych rzędów, metodycznie przeszukując wszystkie rzędy po kolei. I teraz, uda mu się, czy się nie uda? Siostra Kacpra, która jest w spisku, dzwoni i prosi o podejście do telefonu pracownika. Wie, jak on ma na imię, bo wcześniej przecież dostała SMS od Kacpra z tą informacją. Po chwili pracownik wraca, ale wtedy nie ma już w zasięgu wzroku Kacpra. Wyobraź sobie, żeby tam poszedł. Patrzy, jak chłop leży i czeka na film. Ja pierdzielę. Który zdąży już zakamuflować się bezpiecznie na podłodze. Nikt przecież nie przypuszcza, że człowiek dla zaoszczędzenia 2-3 dyszek na bilecie aż tak się będzie, w dosłownym tego słowa znaczeniu, poniżał. Ty, aż lektor krótko z nim leci. O co chodzi? To jest kradzież? No tak, a to jest TTV. Pokazują, jak ukraść. Ludzie zaczynają siadać na miejscach i Kacper może zacząć udawać jednego lektor z nich. Lektor ma niezłą mesę. Uff, naładował się adrenaliną. Przechytrzył pracownika kina i zaoszczędził 27 PLN-ów. Ale pamiętajmy, to było nielegalne. Michał, proszę cię. Pytam się, czy z nim spał. No, za pokoju, żeby to bez spin. Innym razem Kacper pod koniec seansu wyszedł i udał się do WC. Potem szybciutko przemknął do innej sali. Na zupełnie inny film. Za darmo. Udało mu się to, bo toalety znajdują się tu w strefie, w której nie są już sprawdzane bilety. Czasem w mniejszym kinie Kacper stosuje inny fortel. Po seansie ukradkiem po prostu zostaje na sali. Ukrywa się w jakimś zakamarku i tam doczekuje do kolejnego seansu. Zastyga w niepewności. Schował się za firankę, jakąś kotarę w dupę i się i czeka, stoi. Czy tym razem uda mu się ta sztuczka.
Ja pierdolę. Ale co by się stało, jakby ktoś nakrył na tym, że on tak stoi? Wyobraź sobie, ktoś to odsłania, a on tak stoi z kamienną miną. Co on wtedy by powiedział? Co? Chodzi do kina często i w wielu przypadkach wychodzi obronną ręką z takich sytuacji. Chodząc co tydzień do kina, Kacper wydałby na bilety rocznie około 1000 zł. Dzięki swoim komandoskim patentom... On codziennie się kładzie na ziemi w kinie i tam w kiblu się chowa i tak dalej. Czujesz to? Nie wydaje nic. Bardzo dobrze zna smak adrenaliny, ale szkoda, że nie poczuł jeszcze niesmaku do siebie, ponieważ to, co robi, to kradzież. Ciekawe, czy w więzieniu też będzie tak ochoczo szukał adrenaliny, oszukując strażników. Co? Co się w dupę dzieje? Kadzia zaczyna swój dzień od jajecznicy z 2 jaj. Oczywiście na domowej roboty masełku i z wyhodowanymi w domu pomidorami. A jajka? Sami zobaczcie. No, cześć. Ale bałaganu narobiłyście dzisiaj? Tak, dobrze widzicie. I nie ma co się śmiać. Trzy jajeczka, to 2 zabieram. Jadwiga ma 3 własne kury. Matyldę, Mariannę i Mirellę. Wszystkie 3 kurki dostarczają Jadzi 12 jajek tygodniowo, co w zupełności jej wystarcza. Gdyby Jadzia chciała kupować je w ekologicznym sklepie, musiałaby zapłacić nawet 20 zł za 10 sztuk. No bo się śmierdzi. Tygodniowa oszczędność 20 zł to miesięczna oszczędność... Ale ona przypadkiem się nie znęca nad tymi kurami? Że ich trzyma je cały dzień w pokoju? 100 zł, a roczna aż 1200. No, pięknie. Nie, aha. Kura łatwa w utrzymaniu nie jest, ale na pewno jest tania. Za 3 kurki nioski Jadzia zapłaciła jedynie 45 zł. Dzisiaj tylko 2 jajeczka. Do tego żywa kura kosztuje taniej niż martwa już do jedzenia? Jak? To jest możliwe? Tak. Mowe palety od kolegi, folia malarska i ściółka. Drobnostka w porównaniu do dorodnych, ekologicznych, świeżuteńkich jaj. Małą kurę kupiła i wyhodowała. Trzy pierzaste przyjaciółki. Cip, 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 cip. Chodź, cip, 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 cip. Kury nie mają tutaj złych warunków. Jest bardzo dużo miejsca, zwłaszcza w porównaniu z chowem fermowym, gdzie są stłoczone w klatkach. Podoba mi się dostęp do świeżego powietrza, to, że mają dostęp do balkonu, do naturalnego światła słonecznego, to również jest ważne. W Polsce być może jest to swego rodzaju dziwactwo, natomiast na zachodzie zyskuje to na dużej popularności takie trzymanie kurek. Coś mi się nie wydaje, że to prawda. Matylda, Janna i Mirella do wybrednych nie należą i zawsze z apetytem zjedzą wszystkie zielone odpady kuchenne. Na zachodzie, chyba na wschodzie i się kierunki pomyliły, że ludzie w mieszkaniu kury trzymają. Jadzia nie ponosi żadnych dodatkowych wydatków związanych z wyżywieniem swoich kupilek. Smród też się podoba? Zaoszczędzone na domowej farmie pieniądze, jak na wsi Jadzia się czujesz? Planuje kupić... Nie, jajo Faberge. Stadninę koni. Oczywiście w ukochanych Bieszczadach. I kto tu jest mądrzejszy? Kura? Jadzia za... O co? Ona na tym, że nie kupuje jajek, chce oszczędzić na stadninę koni? To i kiedy ona kupi tą stadninę? W 2200? Jakim cudem? Za 4 pokolenia kupi stadninę. Ej, tylko to jest z tego patent na kasę, tylko jest TTV. Nic innego na TikToku nie ma. Polega na odzyskaniu całej kwoty zainwestowanej w zeszyty. Kiedy semestr się kończy, Kasia bierze magiczny długopis z gumką i rozpoczyna się akcja pod tytułem Wielkie Mazanie. Ja pierdziel. Po jakichś 4 godzinach wyćwiczone nadgarstki i motywowane oszczędnością dłonie Kasi usuwają pełne błędów ortograficznych wypracowania i rzędy liczb. Oceny, które nauczyciele wpisali niefrasobliwie innym długopisem, Kasia niestety musi zniwelować korektorem. Koszt jednego to 2 złote. Dlatego musi codziennie pilnować, żeby dzieci nie zapomniały swoich długopisów, bo wtedy pożyczą zwykły od kolegi i cała operacja na marne, bo nie opłacałoby się zużywać tyle korektora. Podsumowując wydatki... Najtańsze zeszyty kosztują 60 groszy za taki gruby zeszyt. Te takie, wiesz, najtańsze jakie są. Jedna matka Polka musi wydać na zeszyty dla dwójki swoich dzieci około 140 zł. Do tego okładki na zeszyty to 30 zł.
czyli razem 170 zł na rok szkolny. Natomiast oszczędna mama płaci za korektor 2 zł. Za dwa długopisy zmywalne 20 zł. Na okładki zeszytów wydaje 0 zł. Jednorazowy zakup tanich zeszytów to 80 zł. Po roku zeszyty zostają, a cały semestr kosztuje już tylko 22 zł. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wracają do Kasinej skrzyneczki. Bardzo podoba mi się patent na odnawialne zeszyty. Myślę, że musimy nauczyć nasze dzieci dbać o naszą planetę. Z chęcią zaproponuję taki pomysł również innym rodzicom dzieci, które uczę. Kasia oczywiście kieruje się dbałością o kieszeń. Ale jeśli na jej patencie skorzysta też planeta, to proszę bardzo. Co ty pieprzysz? Że takie coś trzeba dzieci uczyć, żeby zeszyty... No ta, bo to jest przecież... To jest państwowa telewizja chyba, tak? Oni już mówią, co zrobić, jak będzie inflacja, co? Dziecko, nie masz na zeszyt? No to wymasz ze starego i już masz nowy. To nie jest państwowa? To nie wiem, czemu takie zabiegi. Ja w trzeciej liceum miałem jeden zeszyt do wszystkich przedmiotów. No ja też pamiętam. Pod koniec to już się nic nie robi. Automat na kieszonkowe. Wszyscy kochamy słodycze. W szczególności kochają je dzieci. Nie będzie więc żadnym zaskoczeniem. Pod koniec już w szkole masz rację, że się praktycznie nic nie pisze. Jakoś od trzeciej klasy podstawowej, nie? Już zaczynasz mieć w dupie. Już w czwartej klasie to już nawet nie chodzisz. Też tak miałeś? Rel? No. Jest tak. Że kochają je również dzieci pana Mirosława. Nastoletnia Matylda, której ze względu na figurę modelki nie straszne są kalorie oraz kół. Ej, jeszcze raz od nowa. Automat na kieszonkowe. Wszyscy kochamy słodycze. W szczególności kochają je dzieci. Nie będzie więc żadnym zaskoczeniem, że kochają je również dzieci pana Mirosława. Nastoletnia Matylda, której ze względu na figurę modelki nie straszne są kalorie, oraz Kuba, miłośnik gier komputerowych i pysznych węglowodanów. Mirek, przedstawiciel dużej firmy farmaceutycznej, kocha swoje dzieci nad życie. Kocha też pieniądze, z którymi nie lubi się rozstawać. Znajomi twierdzą, że Mirek jest sknerą i za jego plecami szepczą, że pieniądze kocha nawet bardziej niż dzieci. Miras. Tata, daj hajs. O Jezu, znowu hajs. Dzięki. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Matylda i Kuba, synami kieszonkowego odwiecznie zapracowanego taty, opanowali. Ale stary jest... Dzięki. On już czekał z sianem. Mirek, mimo nawału pracy, jest dobrze zorientowanym w życiu swoich dzieci tatą i wie, na co jego pociechy przeznaczają lwią część kieszonkowego. Na słodycze. Sprytny tata wie, że z jego kieszeni... Ty stary się ubiera jak Dr. House, gdzieś? 400 zł. Ciekawe. Wie, że ma jest słodycze. W firmie farmaceutycznej, to bardzo pasuje. Sprytny tata wie, ciekawe, że z jego kieszeni tygodniowo na kieszonkowe odpływa jakieś 400 zł. No wie, tak, że Wojku, marże nakładane na słodycze przez osiedlowe sklepy są po prostu skandaliczne. Na zdzierstwo Mirek się nie zgadza i dlatego postawił w kuchni własny automat na słodycze. Spadek po koledze, którego firma zbankrutowała. On im daje pieniądze na zakupy w swoim własnym automacie. Jaki to w ogóle ma sens? Stary, odklejony od leków, ja pierdzielę. Ale Mirek wypełnia automat słodyczami kupionymi w hurtowni najtaniej jak się da. Ceny za nie jednak ustalił sklepowe. W końcu oszczędza nie tylko no, ale na ty na to ale dajesz. Też na kieszonkowym. Oszczędność na zakupach w hurtowni to jakieś 40 zł miesięcznie. A oszczędność na kieszonkowym... No cóż, czasem wraca do niego całe, czyli 400 zł od dwojga dzieci. Takie oszczędności warto uczcić czymś. Jak oni to policzyli? Co to w ogóle znaczy, że mu wraca kieszonkowy? Przecież on kupił te rzeczy. To jak mu zostaje? Co to znaczy? Przecież on im po prostu zrobił zakupy. O co chodzi? 400 zł miesięcznie na słodycze dla dzieci? My jesteśmy pod wrażeniem pomysłowości Mirka. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć jego rodzinie słodkiego, miłego życia. Nie jesteśmy godni, by zrozumieć. Ważne, że Miras zadowolony. Zakupić wymarzoną sukienkę w markowym butiku. Wystarczy pamiętać, żeby po zakupie nie odcinać metki.
dopóki na metkę przez 14 dni, a czasem nawet przez 30, taką sukienkę można oddać. Ja pierdzie. Krok drugi to tak zwany cygański prysznic. Anita nigdy nie kupuje swoich. Przepraszam bardzo za to pojedzenie. Zawsze korzysta z dostępnych w drogeriach. Pachnie dama, a nie wydaje na to ani grosza. Oczywiście, żeby pachnieć długo i mocno, a więc na bogato, trzeba troszkę popsikać. Ale czemu one pięć różnych tych na siebie napieprza? Co to jest? Czemu? Krok trzeci to makijaż. Anita znajduje w drogerii stoisko z dużą ilością próbek markowych kosmetyków i konsultantką. Najlepiej taką, która jej jeszcze nie zna. Ofiarno. Taką konsultantkę prosi o to, żeby doradziła, jak wykonać pełny makijaż przy użyciu kosmetyków, które być może chciałaby kupić. Być może. Nie reagujemy na takie sytuacje. Klient jest traktowany wyjątkowo. Może sobie dokonać wszelkich usług, które są bezpłatne w naszych perfumeriach. Wizażystce za taki makijaż musiałaby zapłacić minimum 100 zł. W drogerii Anita ma go za darmo. Super. Może kupi. Super, dziękuję i poszła. Nie powiedziała nic o tym zakupie. Po prostu dziękuję i poszła. I ta ma go za darmo. I koniec. Dziękuję. Przyszła na usługę, tylko za free. Krok czwarty. Kupię, tylko pomaluj mnie. Trwały makijaż, Anita spryskuje go lakierem do włosów. Oczywiście za to również. Ona sobie psika twarz lakierem do włosów. Że był stały makijaż. Co to w dupę jest? Co to w dupę jest? Anita spryskuje go lakierem do włosów. Oczywiście za to również nie musi płacić, bo lakier w ten sposób testuje. My jako pracownicy widzimy tę sytuację, natomiast nie możemy reagować, ponieważ polityka firmy jest taka, że klient może skorzystać z takich testów. Krok piąty. Szminka. Zaraz. Przykuwają uwagę mężczyzn. A w trakcie imprezy nie trudno zetrzeć z ust szminkę i szałowy efekt czerwonych ust blednie. Anita jest również na to przygotowana. Znajduje tester szminki i zabiera sobie kawałek na zapas. Nie pójdzie przecież na imprezę szminkę bez odgryzła szminki i odłożyła. Szminkę odgryzła w sklepie. Odgryziony tester wkleja sprytnie na resztkę swojej taniej szminki kupionej na promocji. W tym przypadku ciężko oklaskiwać tę mistrzynię oszczędzania, bo zaczyna to pachnieć drobną kradzieżą. Zaczyna. Ona ukradła jakąś za 400, to w ogóle co to jest? Mimo upapranych szminką zębów, Anita ma kreację za 600 zł, makijaż za 150, perfumy za 450, a wydała na to wszystko 0 zł. Skąd oni te kwoty biorą? Weszła do Rossmana i za 1200 zł rzeczy wzięła za darmo, tak? O co chodzi? A niezaprzeczalnie wygląda jak milion dolarów. Może w drobnych... To był milion rubli. Co ty pieprzysz? Co za gówno pieprzone? Dyscypliną podczas zakupów trzyma się kilku zasad. Przede wszystkim nigdy nie płaci za to, co nie jest jej potrzebne. Dlatego zawsze kupując owoce czy warzywa na wagę, stara się je pozbawić niejadalnych części. Winogrona obiera dokładnie z gałęzi. Powinna winogrona gryźć, wypluwać pestkę i to co zostaje, takie już rozgruzione, rozpieprzone, tak wypluwać do foliówki, żeby na wagę potem zanieść. No. Podobnie postępuje nawet wtedy z cebulą. By oszczędzała. Ma również sposób na pieczarki, których pozbawia nóżek już w sklepie. Każdy dodatkowy gram to dodatkowe, niepotrzebnie wydane pieniądze. Te nóżki nawet nie widoczne są na tyle. Pomysły Karoliny nie ograniczają się do produktów na wagę. Pani Kapral gustuje w produktach, których termin ważności zbliża się nieuchronnie do końca. Kłamią, no chyba nikt tak nie robi, przesadą. Taka żywność jest zawsze tańsza, a nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumenta. Tym sposobem kupuje na przykład wędliny i nabiał. Karolina również nigdy nie kupuje jednorazowych reklamówek. Wyrzucenie 20 groszy byłoby dla niej zbyt bolesne. Po drugie, wiadomo, środowisko.
Dlatego zakupy nosi w plecaku albo kartonie, który ma zawsze przy sobie. Czemu ona nosi karton w plecaku? To po co? Kolejny patent Karoliny wymaga cierpliwości. To po co? W niektórych sklepach pieczywo po godzinie 20:30 jest mocno przeceniane z uwagi na utratę świeżości. Żal byłoby tego nie wykorzystać. Dlatego nasza bohaterka... 20 groszy 2 lata temu to 30 paczek chipsów. No racja, kiedyś to było w Polsce dobrze. Bułki czy też chleb zawsze na krótko przed zamknięciem sklepu. Karolina w przeciągu całodziennych zakupów sporo oszczędziła. Pół kilograma winogron to wydatek 6 zł. Karolina po obcięciu gałązek zapłaciła tylko 5 zł 40 groszy. Za pół kilo... To jest jakieś... Co? To ile te gałązki ważą? To konary są przy tych winogronach chyba. Kilograma pieczarek musiałaby zapłacić 4 zł. Ale dzięki wcześniejszemu pozbawieniu ich nóżek zapłaciła tylko 3 zł 60 groszy. Pół kilograma szynki polskiej na krótko przed terminem ważności było przecenione z 10 zł na 5. Na półkilowym kawałku żółtego sera Gouda Karolina zaoszczędziła kolejne 5 zł, a na 5 bułkach w sumie 25 groszy. Całodzienne zakupy przyniosły Karolinie oszczędności w kwocie 11 zł i 75 groszy. Misja zakończona pełnym sukcesem. Triumf strategii nad rozrzutnością. Nasza bohaterka z... Będzie miała na gierkę z Eneby? Ty masz rację. Dobry pomysł, żeby kupić segierę na Enebie potem za resztę. Jednak doceniam ten program. Dobra, wystarczy chyba tego oglądania. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!